Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę odbiegający od głównej tematyki. Mianowicie kupiłem sobie ostatnio ciekawą rzecz. Jest to lampa karbidówka, tak jest. Co to jest i dlaczego, jeszcze powiem za chwilę. Może trochę wstępu. Jeszcze przed tym czytałem sobie ostatnio książkę z uniwersum Peter Szymuna Wroczka. No i tam właśnie w pierwszym rozdziale, ten kto czytał to wie, że jest właśnie opis dość taki ciekawy. Bardzo mnie to zaintrygowało ogólnie. Chłop sobie tutaj najpierw sypie karbidu, potem leje wody do lampy i to jakimś magicznym cudem świeci. Nie? Jakoś to mnie tak zaintrygowało, że postanowiłem sobie taki cudemko sprawić. No, nie ma to jak sobie czasem życie utrudnić, prawda? No i jak postanowiłem, tak mam. Jeszcze może co do samej książki póki co. Pewnie są osoby, które czytają. Z początku mi się naprawdę podobała, zwłaszcza pierwszy rozdział. No właściwie chyba póki co tylko pierwszy rozdział. Kiedy mieliśmy opis, jak sobie Iwan chodził po zalanych stacji metra i szukał tam, no nie będę mówił czego, może ktoś jeszcze będzie czytał. To było naprawdę fajne. No to nawet widzimy. No nie wygląda to jak karbidówka, ale... ale. Więc z początku mi się podobała, no a potem już jakoś tak to się rozciąga, tak chaotycznie trochę pisze ten autor, że jakoś nie mogę się oddalić, żeby usiąść i to dalej czytać. Jestem gdzieś w połowie i jeszcze bardziej to się tam gmatwi, ale jest taki typowa książka w sumie z uniwersum metra, gdzie mamy na początku wielką przygodę, wielki pomysł, potem jest nagle zdrada i potem jest karanie zdrajców, nie? Bardzo często powtarzający się motyw. No ale mimo wszystko myślę, że do końca doczytam i zobaczymy, jak to się skończy. Bo jednak jakoś minimalnie ciekawa ta historia jest. Co tam się wydarzyło. No dobra, tyle do samej książki. No moją pozycją z uniwersum ulubioną dalej pozostanie trylogia prawa do użycia siły, prawa do życia i prawa do zemsty. Mimo tego, że nie za wiele tam jest właśnie tych najlepszych elementów z uniwersum metro, czyli tuneli, opowieści o tunelach, ogniski i opowiastek przy ogniskach, to mnie zawsze najbardziej jarało, tam chodzenie przez tunele i tak dalej, nie? To mnie najbardziej jarało, nie? Jakoś tam kurwa historie rodem z amerykańskich filmów, trochę jak w Diakowie, że już w tej ostatniej części się czujemy jak w Hollywoodzie jakimś. No ale ten opis broni palnej i samej sztuki wojowania no, naprawdę mnie przekonał i... Więc no, dalej pozostaje to moją ulubioną pozycją. Dobra, teraz przejdźmy do opisu tego wspaniałego elementu. Co to w ogóle jest? Tak naprawdę jest to w ogóle ciekawa lampka rowerowa firmy Pressler. A tutaj jest montaż i można sobie jakoś to podwyższać i podwyższać, podniżać. Więc jest plan, żeby zamontować już sobie do pierdziawki. To już w ogóle będzie hit, kurwa, jedzie po rowerem z silnikiem, jeszcze sypie karbidu do lampy, żeby odpadł. Jestem zjebany, wiem. No dobra. Więc tak. Jak to w ogóle działa? U góry mamy pojemnik na wodę, a u dołu mamy pojemnik na karbid. Może sobie teraz otworzymy i pokażemy, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Tutaj sypiamy karbidu, a tutaj odkręcamy tą zakrętkę i lejemy wodę. Następnie tutaj zakręcę tylko byle jak, jako tako, o. Dobra, trzyma się. Tutaj mamy śrubę do regulacji dopływu wody. Generalnie działa to w ten sposób. Na dole mamy karbid, na górze mamy wodę i tutaj mamy taki zaworek na igiełce, podobny jak w gaźnikach trochę. Że odkręcając śrubkę, woda nam powoli skapuje, dzięki czemu woda kapie na karbid i wytwarza się acetylen. A acetylen, jak wiemy, jest takim łatwopalnym gazem. Leci nam tutaj tą rurką do palnika. Następnie zapalamy to zapalniczką, no i wytwarza się płomień. Prosta zasada działania. No jednak trzeba trochę uważać, żeby przypadkiem się nie wysadzić. A w tym modelu mamy jeszcze tutaj taki zaworek do odkręcania i regulowania niby. Nie bardzo on w sumie działa, coś w moim egzemplarzu, ale jeszcze odpalałem, nie wiem, za 3 razy póki co. Więc jeszcze muszę się trochę tego nauczyć, jak to tam bardziej dogrywać. No i w zasadzie jest to cała budowa tej lampki, nic tu bardziej skomplikowanego nie ma. Główną jej zaletą jest to, że nie wymaga elektryczności. No my musimy co prawda nosić ze sobą karbid. O, wiecie co, może zrobimy dzisiaj test. Na jakiej gramaturze karbidu, ile w stanie jest lampka świecić. Tak więc zaraz pójdę po wagę. Odmierzymy, nie wiem, z 20 gramów może, albo więcej, zobaczymy ile to wejdzie. Całe nie będę sypał, bo to się jeszcze północy pewnie będzie palić. No i zobaczymy, ile to będzie świecić.
Więc taki powiedzmy, preperski sprzęt, kurwa, jak! To jasne, kurwa, zabij się. Z naszym karbidem krety ci nie ominą, tak więc jest to karbid firmy Bros. Tak więc tak, no karbid no niby tam się sypie na krety, żeby nie wyłaziły. Ale, no. To mnie nie interesuje. No i można jeszcze z niego strzelać. Bierzcie sobie puszkę, sypiecie karbidu, lejecie wody, szybko zamykacie, podpalacie od dołu i jest kabum. No, tak to działa. Dobra, idę po wagę i zobaczymy jak to wypadnie. Mamy już wagę, chyba nawet gramaturę też widać. Przekręcany jest ten cały element na gwincie i właśnie w ten element wchodzi ten zaworek od wody. Tutaj skapuje, mamy tutaj też takie dziurki po bokach. No dobra. Nie wiem tylko jak to badziewie z bazarku od Litwińca wytarować, w sensie, żeby zero pokazywało. Coś się nie chce. No dobra, to powiedzmy, że 2 gramy się odejmie. 96, czyli 94 z samym tym. No i teraz będziemy ładować karbida. No, karbida też bardzo dobrze jest przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnym takiej puszce albo w słoiczku. No i też miejcie na uwadze, że okropnie to śmierdzi. Zarówno jak się pali i jak się ładuje. Lepiej tego rękoma nie robić, no chyba, że ktoś lubi. Ja sobie posłużę tutaj sprzętem. Czyli 94 mieliśmy. Dobra, to może zróbmy na równo 150. Czyli będziemy mieli 6 plus 50, czyli 56 gramów będzie w środku. Dzisiaj akurat Polska gra. Ta lampka będzie się palić, ja będę patrzył ten mecz i czy się nie zapali nic. No też warto jednak cały czas mieć na uwadze ten cały sprzęt, bo nie wiadomo kiedy to może zawieść, bo jednak swoje lata już to ma. Szczelnie zamykamy puchę. Jak mysz w konserwnej bankie, bohaterem, malatką. Dobra. No dobra, i to możemy już sobie skręcić. Pod tym jeszcze sobie odkręcałem, tutaj jest taka na gwincie wkręcana taka tata. Tutaj jest taki talerzyk, dwie dziurki w nim są, jeszcze jest taka podkładka z filcu, żeby tam, nie wiem, czy coś to filtrować, czy coś. Jak ktoś się zna, to może się... to może napisać w komentarzu. A, jeszcze jedna rzecz. Z lampką dostałem też coś takiego. To się ładuje bodajże tutaj od dołu. I tutaj to tak wchodzi. I nie wiem właśnie do czego to do końca służy. Ponieważ... a chyba czekajcie. Chyba, że to jest... nie, już tego nie jest. Być może to powinno być to i karbid podujemy nad to. Wtedy nam to jakoś dopycha go do góry i lepiej dzięki temu się spala czy coś. Tylko, że z kolei wtedy karbid nie będzie miał kontaktu z wodą. Tak więc jak ktoś się zna na karbidówkach, to może napisać mi, do czego to właściwie służy, bo ślady są, więc pewnie tak to działało właśnie. No, kiedyś może spróbuję. Póki co, jak oglądałem filmiki, to była taka sama lampka i koleś podobał właśnie bezpośrednio tutaj, bez żadnych takich ustrojstw dziwnych, kapitalistycznych. No dobra. Możemy sobie teraz to skręcić w całość. Uwaga, już też gdzieś na bok sobie odłożę. Musimy pamiętać o tym, by jeszcze ta uszczelka... no wiadomo, karabinówki mamy różne. W moim przypadku jest uszczelka taka tutaj, żeby ona była w możliwie dobrym stanie, żeby to nie wypuszczało karabiny w tą stronę, której nie chcemy. Co nie? Tak samo tutaj żadnej uszczelki nie ma, więc trzeba to naprawdę dopierdzielić fest. Już 2 razy mi się zdarzyło, że odpalam lampkę, chwilę chodzi, nagle połomie się tu pojawia, nie? W tym momencie nie panikujemy, bierzemy lampkę za jakąś, na przykład za montaż i dmuchamy tutaj, dokręcamy mocniej. Bo jeśli polejemy to wodą, to będzie tylko i wyłącznie gorzej, albo nie wiem, albo coś innego dziwnego spróbujemy zrobić. Tak więc no trzeba to dopierdzielić, ale też nie za mocno, żeby potem to odkręcić, prawda? Tak więc ja tutaj newtonometr włapię. I cyk! Jedną część mam zrobioną, następnie odkręcamy tutaj. To już pokazywałem. I tutaj lejemy sobie wodę. Upewniamy się, że zaworek jest zamknięty. Jest to normalny gwint. Tak jak normalna śrubka. Dodatkowo mamy tutaj taką odgiętą blaszkę, w moim wypadku na średnio działa. Już 2 razy odginałem, ale coś nie chce się z powrotem tak fajnie zagnąć, żeby klikała, więc nie klika. No tutaj też sobie zaznaczyłem mniej więcej na którym poziomie mam to normalnie, żeby dobre parametry dawała. No też musimy wiadomo sobie to wyczuć i wiedzieć ile dawać wody. I
karbidu, chociaż karabin tam chyba nie ma znaczenia. Chociaż pewnie jak damy więcej, to będzie lepiej świecić. Teraz dałem tak dużo, jeszcze nie dawałem. Dawałem po 2-3 skałki póki co, żeby tam tylko zobaczyć, co działa. Tak więc tak, no trzeba to wyczuć, bo gdy dacie wody za dużo, to zrobi się wam taka paczka, zrobi wam się taka kurwa błoto w środku, nie? I potem ciężko będzie, to potem trzeba będzie to myć. Prawidłowo, tutaj właśnie opróżniałem, jest taki biały popiół i to jest prawidłowo spalony karbid. Teoretycznie możemy to już wyrzucać, ale ja dla bezpieczeństwa jeszcze to wstrzymuję woreczek z IKEA i sobie wkładam zawsze. No i tyle chyba co do takich ogólnych tych zaleceń. Tak więc dobra, czekamy na zmrok. Jeszcze u mnie jest godzina tam 17 z groszem, więc jeszcze słońce jakby tak oświeci. Poczekamy aż się ściemni. No i zobaczymy. Wodę już tam naleję sobie sama, nie będę wam pokazywał, po prostu nalewam wodę tutaj przez to. No i zobaczymy, czy przeżyjemy. No i procedura odpalania. Odkręcamy zaworek. No i możemy to zrobić wersją bezpieczną i wersją niezbyt bezpieczną. Ja robię niezbyt bezpieczną, czyli otwieram zaworek i przykładam ucho tutaj do komory i słyszę, czy zachodzi dźwięk odbywającej się reakcji chemicznej, czyli syczenia po prostu. Jeśli tak, znaczy, że można powoli odpalać. Odkręcam sobie ten zaworek tutaj z tej strony. No i próbuję odpalić. No wersja nie taka niebezpieczna, to po prostu nie nasłuchuję ci, tylko na czuja próbuję ci odpalić. No. No i tak, dobra. To ja, żeby mieć dwie ręce w razie czego, to położę kamery byle jak póki co, potem najwyżej wezmę. Nie wiem, czy będzie widać. Odpaliła. Płomień jest fajny, bo jest taki ciepły dla oka, bardziej jak taka ciepła, wiecie, żółta żarówka, nie jest taki po prostu biały LED, jak dzisiejsze latarki to mają w zwyczaju. No, dla mnie jeszcze chwilę, zobaczymy ten płomień, może trochę się jeszcze zwiększy. O, widzicie, regulacja, trochę tutaj zmniejszyć mogę, ale większy już coś takiego. Mniejsze, może trochę jeszcze wodę. Przyznam się, że przez pierwsze 10-15 minut próbowałem sam ją odpalić, ale nie chciała coś za bardzo. Problem był taki, że normalnie na tej pozycji, jak mi woda kapała, już na tej pozycji nie kapała i trzeba było zwiększyć dawkę, że tak powiem. Musiałem rozbierać, zobaczyć na jakiej kapie, powiedzmy. Tylko coś słaby płomień mamy obecnie. Dajcie mi chwilę pławy się z tym, zobaczymy, czy coś tutaj się skóra na to. Ej, aż tak dobrze to nas nie paliła wcześniej. Jak pisze. To jest właśnie to. Więc trzeba kurwa uważać te nieszczelności. Będę musiał coś pomyśleć, żeby jakąś uszczelkę tutaj zrobić. No to jakby złączenia korpusu z tym, nie? Tego podajniku na karbid. Czyli jest to kwestia wody po prostu do brania. No bo dużo nie będę ustawiał, żeby nam znowu się nie stanęło w ogniu. No i przejdziemy się po podwórku, zobaczymy jak to świeci. No ale wygląda obiecująco, tak mocno to się jeszcze nie świeciło to. Całkiem sporo ten płomieniek jest. Dobra. Już trochę jeszcze zmniejszy dla pewności. O, coś takiego. No i chodźmy. Nie wiem generalnie jak to będzie widać na kamerce, ale w każdym razie idziemy. No, jak widać taka ciekawostka, coś tam oświetla, jak widać żuk chyba jest widoczny. A, ni chuja nie jest widoczny. No dopiero teraz. Nie, to jednak światło tego nie oddaje. Czekajcie, może spróbuję telefonem nagrać, może będzie trochę lepiej. O, telefonem będzie chyba trochę lepiej. Zobaczmy. Może wezmę drugą rękę. To będzie łatwiej gasić. Wiecie czego? O! No, tu widać dużo lepiej. Stoję, ja wiem, od żuka jakieś
2 metry niecałe, no. Teraz zdejmę całkiem. No jak zdejmę całkiem, na telefonie go nie widać w ogóle, ale tak to trochę widać. No więc jak to widać? Jak widać coś tam oświetla, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, ale... Nie no, kamera niestety tego nie oddaje, ale... Klimacik jest fajny. A, może bym palec zabrał z obiektywu w sumie. No. Coś tam widać. Pomyń jak wygląda. O kurde, ale spory jest. No tak dobrze, to nie świeciło jeszcze. O, jesteśmy tutaj. Ostatnio żuk był holowany, więc jest trójkąt ostrzegawczy. No tym. Nie no, ale i tak naprawdę lepiej świeci niż wcześniej. Czyli to jest po prostu kwestia manewrowania tutaj poziomem wody. Im więcej wody, tym więcej acetylenu. No ale też nie można z tym przesadzić za mocno. Tak mi się wydaje. Kurwa, znalazł sobie zabawkę, co? Dobra, przejdźmy jeszcze raz w drugą stronę. A, godzina odpalenia, czekajcie, zobaczę. To było jakieś, no, 4 minutki temu. Dajmy, że 20:10 niech będzie. 20:10, zaraz meczyk. To sobie postawię na balkonie i będę patrzył, czy się nie zapaliło. Pewnie, wiadomo, pewnie ten... Pewnie karbidówka będzie ciekawsza, pewnie oglądanie karbidówki będzie ciekawsze niż ta nasza gra Polaków. No ale zobaczymy, trzeba wierzyć, tak? Nadzieja ostatnia umiera, ale jest matką głupich, ślepych i niedorozwiniętych, tak? Świetna, świetna zabawa. Jeszcze tutaj kamera za bardzo tego nie oddaje, ale ten... Ale wygląd tego światła jest taki bardzo ciepły. Naprawdę taka jakby taka, wiecie, żółta żaróweczka, nie? Jest bardzo przyjemny dla oka, nie to co jakieś takie białe LEDówki i tak dalej. Zapach? Zapach jest specyficzny. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest jakiś mocno nieprzyjemny w sumie. Może nie będę wdychał, bo to pewnie niezdrowe. Ale no. No wiadomo, no jak to kiedyś pewnie używali. W domach tego nie używali głównie jakoś tam w samochodach i tych. Jako lampy takie oświetleniowe też ulicy czasem. To tam nie było znaczenia, czy śmierdzi, czy nie śmierdzi, bo i tak to się rozlatywało w atmosferze. No a w domu, jak to pewnie się paliło długo przez cały wieczór, no to jednak było czuć ten aromat w mieszkaniu unoszący się. No dobra. Więc to jestem ja i moja lampa karbidowa. Co ty robisz ze swoim życiem? No dobra, w każdym razie coś tam świeci. Fajna ciekawostka, mam nadzieję. Fajnie wygląda tak z boku, jak takie otworki się świetlają. No dobra, no to dobra, słuchajcie, idę zostawić ją tam w miejscu takim, co będę widział, jak się będzie palić. No i zobaczymy, 20:10, zobaczymy ile czasu będzie się świecić na aktualnym ustawieniu, czyli 56 gramów karbidu. Tak więc tymczasem. Ta lampka też troszkę lepiej świeci, ze względu na to, że ma soczewkę i to nie jest tylko zwykłe szkło, tylko to jest soczewka faktycznie. Dzięki temu mamy taki kształt. No i myślę, że jakby wyszlifować to cały, ten cały odbłyśnik wokół, ewentualnie dać jakiś nowy, to myślę, że też by to jakoś w miarę sensownie wpłynęło na moc świecenia. Tak więc... Normalnie ludzie kupują latarki, ja kupuję karbidówki, co nie? Jeszcze jedna zaleta. Mianowicie kiedy, powiedzmy, operujemy lampką karbidówką w zimnych otoczeniach, możemy sobie ogrzać rączki, o tutaj komorę, gdzie jest karbid. Bo tutaj jest ciepła temperatura wytwarzana. Dłuższą chwilę trzymać to raczej się nie da, bo jest gorące. Ale tak na chwilę przyłożyć, ogrzać rączki. Jak najbardziej. Widzicie, kurde, same plusy. No jest tylko jeden minus. Może wybuchnąć. No w porównaniu z oświetleniem nowoczesnym, co prawda nie ma porównania, no ale to nie o to chodzi. Szanowni Państwo, kochani moi, godzina 21:48, a więc minęła godzina minut 40, dobrze mówię? No, można tak ująć, godzina minut 40. No, płomienek już jest taki bardzo słaby i zaraz zgasznie, tak więc może ten test uznać za zakończony. Tak więc na 50 gramach, godzina 40, pali nam się lampka karbidówka. Rzecz
warta zanotowania, to że jeśli już widzicie, że lampka przestaje świecić, też po prostu chcecie ją wyłączyć sobie, to warto wtedy odciąć dopływ wody, tak żeby naturalnie sobie tutaj wszystko dogasło i zrobił wam się fajne popiół, a nie breja w środku. Więc to jest taka jeszcze uwaga na koniec. No i tyle, jeszcze rano sobie ją otworzymy, zobaczymy jak to w środku wygląda, jak się spaliło i tyle. Mamy naszą lampeczkę po paleniu, no i otwórzmy ją sobie, zobaczmy teraz jak to w środku wyglądać będzie. Tak więc no. No i widzimy, że spaliło się podkurek. Kiedy wsadzaliśmy karmić, nie wyglądało to, żeby już było tego aż tyle. No ale warto chyba zanotować, że zwiększa swoją powierzchnię po spaleniu się. Tak więc no, myślę, że z 50 gramów troszkę więcej i więcej nie ma co ładować, bo zatkamy sobie całą tą komorę. No i sobie wysypujemy do woreczka. Widzimy, że pojedyncze kawałki chyba tu się jeszcze nie spaliły. No. Więc jeszcze można by tym palić, ale... ale chyba nie ma co. No i tak to wygląda. Można by to jeszcze przemyć, ale... też jest ryzyko, że jednak jakieś tam cząstki się nie spaliły i... zacznie nam to wszystko syczeć, jak polejemy wodą. Tak więc ja tam tego czyścić nie będę chyba. Tutaj i tak tylko się karpiec trzyma. Przeczyścić można trochę tutaj. Siknąć jakimś tam sparzonym powietrzem, którego nie mam chyba w tej chwili. No. No i tak to wygląda. No i to by było z grubsza na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobała się taka mała odskocznia. Zawsze to jednak chyba zobaczyć coś fajnego, co kiedyś się używało. No i tak. Być może komuś się spodobała taka zabawa. I tutaj jeśli chodzi o ceny takich lampek, ja za swoją dałem 100, bo oryginalnie jest to lampka rowerowa, tam babka chciała 130, ale zapytałem się, czy jest sprawna, czy działa, powiedziała, że nie ma pojęcia. No to powiedziałem, że mogę dać 100 w takim razie. No i widać, chyba już długo leciała ta lampka, bo nawet nie negocjowała, tylko od razu mnie puściła jeszcze z wysyłką OLX, prawda, co nie? Tak więc no, jeśli ktoś by chciał sobie taką zabawkę sprawić, to warto chyba w jakoś niedługim czasie się zastanowić, bo tanie to one już chyba raczej nie będą. Tańsze to już one raczej chyba nie będą. Moja, można powiedzieć, że sprawna była, ale do bezpieczeństwa wiadomo, bo wyczyściłem ją sobie, przedmuchałem kompresorem. Bo tamten. Sprawdziłem, czy kanaliki są drożne, czy zaworki działają i to zawsze trzeba zobaczyć, bo może być wielka katastrofa. Więc raczej to jest sprzęt dla kategorii nie róbcie tego sami w domu, ale no nie wiem, ja to jakoś tak mam, że nie lubię jak jest łatwo czasami. Nie ma tak kurwa, że klikniesz guziczek i ten, sypiesz karbit, lejesz wodę i sio. No i cóż, widzimy się w następnej produkcji. Pa.